Witamy wszystkich bardzo serdecznie na webinarium zorganizowanym w ramach programu Młodzi Przedsiębiorczy, którego partnerami jest ING Bank Śląski oraz Fundacja ING Dzieciom. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej, a dzisiaj wcielę się w rolę moderatora i będę nad Państwem czuwała już za chwilę w tle podczas tego spotkania. Mądry rozwój, czyli cele zrównoważonego rozwoju, to temat naszego webinaru, którego prowadzącym jest pan Paweł Gliniak. Już za chwilkę przekazuję mu głos i dowodzenie nad tym całym wydarzeniem, ale zanim to nastąpi, opowiem szybciutko o kilku kwestiach technicznych. Po prawej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Możecie z niego i mogą Państwo z niego korzystać, aby zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącego bądź zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, to ja je będę wychwytywać i pomagać Państwu już w indywidualnych rozmowach. Widzę, że super, już pojawiają się pierwsze komentarze, to znaczy, że na pewno mnie widać i słychać Pana Pawła za chwilę. Sprawdzimy. Witam jeszcze raz wszystkich. Cieszę się, że jest nas tutaj. Taka pokaźna grupa się zebrała. Nie przedłużam więcej. Życzę owocnego spotkania i panie Pawle przekazuję głos. Dzień dobry. Takie, jak zawsze na początek pytanie, czy mnie słychać i czy mnie widać. Widzę, że już są Państwo aktywni na czacie. Dzień dobry z Warszawy, tutaj z mojej strony. Jeszcze tylko sprawdzę, czy mnie słychać? Chyba tak. Słychać i widać. Świetnie. To jeszcze raz. Dzień dobry. Ja nazywam się Paweł Gliniak. Jestem doktorantem w Katedrze Ekonomii Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz pracuję w ING Banku Śląskim. Może się jeszcze pokrótce przedstawię. Jeśli chodzi o moją działalność naukową, to koncentruję się na ekonomii ekologicznej, na ekonomii instytucjonalnej. Zajmuję się głównie krajami Azji Północno-Wschodniej i z tym regionem jestem najbardziej związany. Myślę, że tutaj też wiele przykładów będę czerpał właśnie z tego regionu. W ING Banku Śląskim zajmuję się innowacyjnymi projektami i nowymi technologiami i myślę, że to się tak fajnie łączy, ponieważ jestem gorącym zwolennikiem tezy, że nowe technologie, które będą dobrze wykorzystane, pozwolą nam osiągnąć te cele, o których będę mówił, oraz dużo, dużo więcej, bo jak zostanie się przeze mnie powiedziane, potrzebujemy wspólnych, ale indywidualnych kroków, które pozwolą nam w jakiś sposób zredukować katastrofalne skutki działalności człowieka. Jeśli będą mieli Państwo jakieś pytania, to proszę zadawać od razu. Ja ze swoimi studentami zawsze mam taką formę bardzo aktywnych zajęć, więc tutaj oczywiście przez te funkcje czatu i przez to, że ja Państwa nie widzę, jest to w jakiś sposób ograniczone, ale będę się starał odpowiadać na każde pytanie. Jeśli nie będę znał odpowiedzi, bo to jest oczywiście też możliwe, to nie będę starał się brnąć, ale powiem, że nie znam odpowiedzi, bardzo chętnie doczytam i odpowiem na to pytanie w drodze mailowej czy w jakiejkolwiek innej formie kontaktu. No dobrze, jeszcze tylko dodam, że bardzo się cieszę, że mam okazję mówić o tych problemach, o których dzisiaj będziemy mówić przed zarówno z jednej strony nauczycielami, edukatorami, bo moim zdaniem ich rola jest tutaj priorytetowa, żeby mówić młodszemu pokoleniu o przyczynach, skutkach i jak zapobiegać aktualnej sytuacji środowiskowej, przyrodniczej, społecznej i gospodarczej. Oraz bardzo cieszę się, że mówię do tej drugiej odnogi. Do tej odnogi tutaj dostałem informację, że powinienem mówić troszkę ciszej, więc może ja jakoś zredukuję głos.
do tej drugiej odnogi, jakim są uczniowie i studenci, więc bardzo się cieszę, że to młodsze pokolenie dowie się tego, czego ja nie mogłem się dowiedzieć jeszcze w szkole średniej czy gimnazjum, ponieważ tak naprawdę nie było tej wiedzy. No właśnie, to o czym dzisiaj porozmawiamy? Chciałbym, żebyśmy sobie pokrótce oczywiście odpowiedzieli na pytanie, czym jest zrównoważony rozwój i czemu jest tak ważny. To już trochę a propos tego mojego wprowadzenia, o którym mówiłem wcześniej. Chciałbym też zaznaczyć różnicę między wzrostem a rozwojem gospodarczym. Myślę, że o wzroście dużo mówi się w mediach, ale to jednak rozwój gospodarczy tutaj już w drugiej dekadzie XXI wieku jest taki ważny. Chciałbym też pokrótce odpowiedzieć na pytanie, dlaczego niektóre kraje są biedniejsze od innych. Na ten temat narosło dużo mitów, a zrównoważony rozwój i cele zrównoważonego rozwoju trochę się nad tym zagadnieniem koncentrują i myślę, że te odpowiedzi, które niesie ze sobą i zrównoważony rozwój, i ekonomia ekologiczna, są bardzo trafne. Idąc dalej, chciałbym też troszeczkę powiedzieć o jakości życia i czym ona jest oraz nierównościach, które występują na świecie. Kiedy nakreślimy te problemy społeczne i środowiskowe, społeczne i gospodarcze, chciałbym przejść tutaj do problemów środowiskowych, czyli ich współczesnych problemów i wyzwaniach. A jeśli mówimy tutaj o wyzwaniach środowiskowych, to czym jest zmiana klimatu, jakie są jej przyczyny i skutki. Następnie w takim trzecim akcie przejdziemy do tego, czym są te tytułowe cele zrównoważonego rozwoju, jakie są możliwości nowej, zielonej gospodarki oraz jak szkoły jako instytucja oraz jak firmy mogą włączyć się w pracę nad zrównoważonym rozwojem dla naszego dobra. Przypominam o pytaniach, gdy pojawiły się, ja będę starał się zerkać na czat, jeśli nie, to oczywiście będzie czas na koniec tego webinaru, żeby na nie odpowiedzieć. No dobrze, ja tutaj też będę sobie zerkał w notatki. No więc przejdźmy do następnego slajdu. Czym jest zrównoważony rozwój? Na ten temat powstało wiele definicji. I to jest bardzo rozległy temat. Ja swoim studentom na Uniwersytecie Ekonomicznym, którzy studiują zarządzanie, którzy studiują ekonomię, którzy studiują międzynarodowe stosunki gospodarcze, poświęcam 30 godzin, na których mówimy o różnych celach, o różnych przyczynach, skutkach aktualnej polityki gospodarczej, środowiskowej, więc to jest tak naprawdę bardzo obszerny temat. Tutaj w trakcie tej godzinki będę się starał go streścić. No właśnie, więc czym jest ten zrównoważony rozwój? Zrównoważony rozwój to jest rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, czyli tutaj jakichś decyzji politycznych, decyzji naszych osób, które są w Parlamencie Europejskim, które są w Sejmie, czy które są w naszych radach miast czy dzielnic, decyzji gospodarczych, które również w jakiś sposób do nich należą, ale również są to decyzje poszczególnych firm, poszczególnych korporacji. No i tutaj też działań i aktywności społecznych, czyli tak naprawdę kierunkowania i kanalizowania tej mocy społecznej. No i kiedy weźmiemy te działania polityczne, gospodarcze i społeczne, musimy pamiętać o zachowaniu równowagi przyrodniczej oraz trwałości procesów i ekosystemów, które w tej równowadze przyrodniczej występują. Musimy zdać sobie sprawę, i to podkreśla zrównoważony rozwój, że wszelka ingerencja w ekosystemy i w równowagę przyrodniczą, konsekwencje tej ingerencji nie muszą być widoczne już dzisiaj. Przypuśćmy, że chcemy stworzyć nową kopalnię, stworzyć nowy odwiert ropy naftowej. Okej, damy decyzję polityczną, gospodarczą na pewno zyskamy, ale jakie będą konsekwencje dla naszego oraz przyszłego pokolenia? Nad tym właśnie
zrównoważony rozwój się koncentruje, czyli na zagwarantowaniu możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno ze współczesnego, jak i przyszłego pokolenia. No właśnie. I w centrum tak naprawdę swoich badań zrównoważony rozwój ma jakość życia. I do tej jakości życia przejdę już za chwilę na dalszych slajdach. Wspomniałem tutaj o rozwoju gospodarczym. Więc właściwie czym jest ten rozwój gospodarczy oraz czym różni się od wzrostu gospodarczego, bo to rozróżnienie jest bardzo ważne i coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że to ten rozwój gospodarczy jest tak naprawdę fundamentem, na którym powinna opierać się gospodarka i powinno opierać się zdrowe społeczeństwo, gdzie jest wysoka jakość życia. No więc przejdźmy do tego. Czym jest tak naprawdę wzrost gospodarczy? Pewnie słyszeli Państwo, pewnie słyszeliście o czymś takim jak PKB. PKB to jest produkt krajowy brutto i wzrost gospodarczy jest właśnie zmianą rzeczywistej produkcji w kraju w określonym czasie. Takim koronnym przykładem jest na przykład wzrost gospodarczy Polski w 2018 roku wyniósł 5% produktu krajowego brutto, czyli w stosunku do poprzedniego roku ta zmiana rzeczywistej produkcji, czyli produkcja w kraju wzrosła o 5%. To jest bardzo wąski koncept, ponieważ skupia się wyłącznie na samej rzeczywistej produkcji i bada wyłącznie zmiany ilościowe. Z drugiej strony mamy rozwój gospodarczy, który jest również wzrostem poziomu produkcji w gospodarce, ale tutaj bada również postęp technologiczny, poprawę standardów życia, a na standard życia przekłada się na przykład poziom zanieczyszczenia naszych miast, dostęp do komunikacji miejskiej, ile czasu spędzamy w korkach, jak długo pracujemy i tego typu rzeczy. To jest bardzo szeroki koncept, którego nie da się skanalizować do takiego tego wskaźnika, jakim jest wzrost PKB. Jeśli nasi politycy chcą mówić o wzroście gospodarczym, mogą patrzeć na kolejny rok. Jeśli chcą mówić o rozwoju gospodarczym, muszą patrzeć kilka lat, jak nie kilka dekad do przodu. Rozwój gospodarczy mówi o zmianach jakościowych, czyli o tej poprawie naszego standardu życia, ale też o zmianach ilościowych, czyli również bierze pod uwagę ten wzrost PKB. Pamiętajmy o tym, że wzrost gospodarczy może objawiać się najsilniej w przypadku na przykład jakiejś katastrofy naturalnej. Kraje, na przykład tutaj przykład z Azji Południowo-Wschodniej, notowały największy wzrost gospodarczy w swoich regionach, które były dotknięte tsunami. Tsunami zniszczyło tak naprawdę całe gospodarkę całych społeczeństw nabrzeżnych, ale ze względu na to, że w kolejnym roku one musiały się odnowić, bardzo dużo produkowało, bardzo dużo infrastruktury musiało na nowo powstać, to ten wzrost gospodarczy był wysoki. No dobrze, przejdźmy do odpowiedzi na pytanie, dlaczego ten zrównoważony rozwój jest tak ważny w dzisiejszych czasach i co pomaga nam zrozumieć. Zrównoważony rozwój pomaga nam odpowiedzieć na pytania o problemy gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Tak jak mówiłem w przypadku problemów gospodarczych możemy sobie mówić tutaj o barierach rozwoju gospodarczego danych obszarów czy danych krajów. Do tego przejdę w kolejnym slajdzie. Zrównoważony rozwój mówi nam również o problemach społecznych. Skąd i dlaczego biorą się nierówności społeczne, jakie są ich przyczyny.
oraz problemach środowiskowych. Takim głównym problemem środowiskowym, takim globalnym problemem środowiskowym w dzisiejszych czasach jest zmiana klimatu. O zmianie klimatu mówi się coraz więcej. Dobrze, że mówi się coraz więcej. Ostatnio przecież Katowice, nie wiem, czy mamy kogoś z Górnego Śląska, były gościem COP-u 24 i mimo tego, że sami w naszym kraju możemy być w jakiś sposób oporni, szczególnie politycy, szczególnie w perspektywie tego, że nasza gospodarka postawiona jest na energii nieodnawialnej, czyli na węglu, mogą być oporni, jeśli chodzi o zrozumienie zmian klimatu, to efekty COP-u są bardzo pozytywne i myślę, że nasi obywatele są coraz bardziej świadomi, jeśli chodzi o te zmiany klimatu, które zachodzą w naszym kraju. Czyli podsumowując ten slajd, zrównoważony rozwój jest taki ważny w dzisiejszych czasach, ponieważ pomaga nam zrozumieć problemy gospodarcze, społeczne i środowiskowe i w jaki sposób, moim zdaniem, kluczowy odpowiedzieć na te zagadnienia w prowadzeniu różnego rodzaju politykami. Jeśli chodzi o te problemy gospodarcze oraz bariery rozwoju, tutaj powinniśmy sobie odpowiedzieć na takie pytanie, dlaczego niektóre kraje lub obszary są bogatsze od innych. Ja na szybko wypisałem sobie 7 przyczyn zacofania. Myślę, że ich jest dużo więcej, także jeśli znacie jakieś przyczyny zacofania, które od razu wam się rzucają, a których nie ma na tej liście, albo chcielibyście więcej przykładów z tych 7, to piszcie może na czacie. Ja postaram się to rozwinąć. To jest dość ważny slajd w perspektywie tego, że niektórzy mogą mówić o tym, że dane nacje są kulturowo bardziej sprawne, jeśli chodzi o rozwój własnych obszarów, bardziej sprawne intelektualnie. Moim zdaniem, i zrównoważony rozwój też na to zwraca uwagę, jest to bardzo intelektualnie prymitywne. Myślenie o tym, że w jakiś sposób, nie wiem, wskaźnik IQ decyduje o tym, wskaźnik IQ mieszkańców, wskaźnik IQ mieszkańców decyduje o tym, że dany obszar jest mniej lub bardziej rozwinięty. Absolutnie tak nie jest. Jest dużo więcej przyczyn zacofania, o których teraz powiem. No właśnie, tutaj pani Janina wpisała niską jakość edukacji. Zgadzam się w 100% i będę o tym mówił. Płatna edukacja, oczywiście. Przykładem takiego kraju są na przykład Stany Zjednoczone. Jeśli interesujecie się polityką, Stanów Zjednoczonych, to jesteśmy w bardzo ciekawym momencie, ponieważ w 2020 roku w Stanach Zjednoczonych odbywają się wybory prezydenckie. Odbywają się wybory prezydenckie i myślę, że szczególnie prawybory amerykańskie będą miały bardzo ciekawy przebieg. Jak wiecie, edukacja wyższa w Stanach Zjednoczonych jest płatna. Co to powoduje? Powoduje to brak dostępu do edukacji dla osób, których na to nie stać oraz jeśli na to stać, albo jeśli zaciągną kredyt na tą edukację, kończą edukacją wyższą z ogromnym, ogromnym kredytem. Politycy progresywni na przykład z partii demokratycznej zwracają uwagę, że może czas zakończyć z płatną edukacją wyższą w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o ograniczenia płciowe, za chwilę do tego przejdę, bo to jest niezwykle ciekawe zagadnienie, na przykład w przypadku również krajów Azji Południowo-Wschodniej. No więc tak, przejdźmy do pułapki ubóstwa. Nie wiem, czy słyszeliście o takim terminie. Ja tutaj będę się starał rysować. Nie wiem, czy słyszeliście o takim terminie. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że na danym obszarze mamy bardzo niski dochód.
Średnia mieszkańców, dana społeczność ma bardzo niskie dochody. Zaczyna w tym momencie kręcić się pułapka ubóstwa. Kiedy mamy niskie dochody, nie możemy oszczędzać. Wszystkie nasze dochody muszą być przekazane na podstawowe kwestie, na kwestie, nie wiem, opłacenia czynszu, opłacenia podstawowego jedzenia i nie jesteśmy w stanie nic oszczędzić. Kiedy nie jesteśmy w stanie nic oszczędzić, nie mamy też możliwości inwestowania własnych pieniędzy, na przykład w dalszy rozwój edukacji. Więc nie możemy się rozwijać, nasze dzieci nie mogą się rozwijać, nasze wnuki nie mogą się rozwijać, więc dalej jesteśmy zamknięci w tej pułapce ubóstwa. Kiedy nie możemy inwestować, jest niski rozwój gospodarki, ponieważ nie mamy pieniędzy na przykład na założenie kolejnego biznesu, nie mamy w ogóle pieniędzy na założenie kolejnego biznesu, na zwiększenie jakości własnych usług, więc nie, to jest taka pułapka ubóstwa, jeśli chodzi o tę pierwszą nogę. Druga noga jest taka, że jeśli nie mamy pieniędzy, nie mamy wysokiego dochodu, nie przekazujemy też tej kwoty w podatkach. Kiedy nie przekazujemy tej kwoty w podatkach, poziom edukacji oraz opieki zdrowotnej jest również niski, ponieważ ta opieka zdrowotna nie ma być przez to zapewniona. Ona oczywiście kosztuje i na przykład w przypadku Polski jest ona opłacana z podatków. Kiedy mamy niski poziom edukacji, mamy niski poziom opieki zdrowotnej i wielu, wielu innych usług społecznych, o których teraz sobie nie zdajemy nawet sprawy, mamy niski poziom kapitału społecznego. Kapitał społeczny jest takim wynikiem wyedukowania, wykształcenia naszego społeczeństwa. A kiedy mamy niski poziom wykształcenia społeczeństwa, wyedukowania społeczeństwa i niskiej jakości życia, mamy niską produktywność. A niska produktywność wprost przekłada się na niski dochód. I tak ta pułapka ubóstwa się zamyka. Bez żadnych impulsów z zewnątrz, bez żadnej pomocy krajów czy bez żadnych takich inwestycji, które mogą przeciąć ten klin w postaci tej pułapki ubóstwa, ten taki supeł, niektóre kraje mają wielkie problemy rozwojowe. Przykładem takiego kraju są kraje afrykańskie, są kraje subsaharyjskie, które do tej pory nie mogą wyrwać się z tej pułapki ubóstwa, ponieważ z zewnątrz nie ma żadnych impulsów, które by im pomogły. Przechodząc do kolejnej przyczyny zacofania, Boże, tutaj to zaznaczenie słabo mi wyszło, mówię tutaj o wdrażaniu błędnych polityk gospodarczych. Błędne polityki gospodarcze to te, które są na przykład realizowane przez rządy państwowe lub lokalne. Takim typowym przykładem błędnej polityki gospodarczej jest wielki skok naprzód, którego chciał dokonać Mao Zedong w Chińskiej Republice Ludowej. Są niektóre działania naszego rządu PRL, są to niektóre działania rządów współczesnych. Po prostu czasem takie decyzje polityczne, które na pozór wydają się dobre i które mogą doprowadzić do tego, że dany polityk czy dane ugrupowanie zdobędzie większą popularność lub więcej głosów, mogą w konsekwencji przyczynić się do wielkich klęsk gospodarczych, czego przykładem są na przykład te Chiny w latach 60., które chciały stać się krajem przemysłowym z kraju typowo rolniczego w ciągu 4 lat. Niestety ze względu na to, że zdecydowano się na gwałtowne zwiększenie produkcji stali, to zabierano po prostu przedmioty pracy rolników, które miały stal. Kiedy zabierano te przedmioty pracy rolników, przetapiano je na stal, której była coraz słabszej jakości, ponieważ ta stal była przetapiana w przydomowych takich dymiarkach,
Po pierwsze, rolnicy i sam przemysł stał na bardzo słabej jakości stali, a rolnicy nie mieli przedmiotów, po prostu narzędzi do pracy na roli. Zaowocowało to ogromnym głodem w Chinach i wielkimi stratami, jeśli chodzi o życie szczególnie tej wiejskiej części społeczeństwa. Problemy fiskalne państwa. Tutaj jakiś czas temu mieliśmy przykład w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ściągalność podatków w niektórych krajach. Grecja jest takim przykładem kraju, gdzie ta ściągalność podatków była bardzo niska. Nie wiem, czy ktoś miał okazję być kiedyś w Grecji na wakacjach. Nagminne było to, że Grecy nie dają paragonów, a tym samym nie ma dowodu na odprowadzanie podatku, jeśli chodzi o zabezpieczenie tych usług publicznych. No więc stąd brał się coraz większy dług publiczny w Grecji, ponieważ ta dziura nie mogła być załatana przez pobór podatków i to doprowadziło do kryzysu państwa. Na szczęście ostatnio czytam taką analizę, że kraj wziął się za siebie, ta ściągalność podatków, które są oczywiście należne tak naprawdę fiskusowi, jest coraz większa i Grecja jest tak naprawdę teraz liderem, jeśli chodzi o Unię Europejską, jeśli chodzi o tą całą gospodarkę fiskalną kraju. Wpływ geografii. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, z których też niewiele osób sobie zdaje sprawę. Adam Smith, czyli twórca ekonomii, mówił o czymś takim, co nazywa się z angielska waterborne trade, czyli tworzenie handlu dzięki dostępowi do wody. I na tym przykładzie, przykład Wielkiej Brytanii jest doskonały, jeśli chodzi o możliwości biznesowe, o możliwości gospodarcze danych krajów. Jeśli dany kraj jest na przykład odcięty od dostępu do wody, jeśli dany kraj jest na przykład albo dany obszar jest na przykład pomiędzy górami, tak na przykład jak Nepal, jak Butan, jak kraje Azji Środkowej, ma dużo mniejsze możliwości rozwoju niż takie państwa jak Wielka Brytania. Dobrym przykładem są też Stany Zjednoczone. Proszę zobaczyć, jak rozwinęły się wybrzeże Stanów Zjednoczonych, tak? Po jednej stronie mamy Nowy Jork, Filadelfię, te inne najważniejsze miasta, a po drugiej stronie mamy Los Angeles, San Francisco, również inne najważniejsze miasta, gdzie w centrum tak naprawdę mało co się dzieje. Amerykanie nazywają to flyover states, czyli stany, nad którymi po prostu przelatuje się, podróżując z zachodniego na wschodnie wybrzeże i vice versa. Czyli dostęp do wody, takie kwestie geograficzne mają jak największe znaczenie. Afryka jest takim kolejnym przykładem państwa, które mają dostęp do wody, które są państwami portowymi, są dużo lepiej rozwinięte i te ich obszary przy wodzie są dużo lepiej rozwinięte niż te obszary w głąb lądu. To jest też kwestia szlaków handlowych. Na przykład niektóre miasta, jak Wrocław, z którego pochodzę, były zakładane przy szlakach handlowych, czyli były infrastrukturalnie połączone z tymi miastami, które są na przykład miastami portowymi, więc ten przesył, transport towarów był dużo łatwiejszy niż do jakichś miast, które w tą infrastrukturę nie są włączone. Niewydajne instytucje. No właśnie. Niewydajne instytucje, i mówię tutaj o takich instytucjach i takich instytucjach typowo państwowych i takich instytucjach typowo kulturowych.
Wyobraźmy sobie sytuację, na przykład podaję dużo przykładów, mam nadzieję, że to Państwa nie zanudza, ale wyobraźmy sobie sytuację w takim kraju jak RPA. W czasie apartheidu, czyli wtedy, kiedy biała mniejszość rządziła tą większością czarną, tworzyły się instytucje, które były nad wyraz rasistowskie. Kiedy RPA kończyła system apartheidu i władza przechodziła w ręce większości w ramach demokratycznych wyborów, te instytucje w jakiś sposób zostały odziedziczone po tych białych reprezentantach tej władzy rasistowskiej. Jeśli te państw, i tych przykładów w różnych państwach jest więcej, na przykład Zimbabwe jest takim krajem, kiedyś ten kraj nazywał się Rodezja i koloniści po prostu założyli instytucje, które tak naprawdę dzięki którym władza mogła wykorzystywać obywateli. I potrzeba dużej wizji i dużo samozaparcia i dużo takiej wizji reformatorskiej, żeby jak najbardziej ukrócić działalność takich instytucji, które tworzą takie środowisko wykorzystywania ludzi, władzy, wykorzystywania obywateli przez ludzi władzy, nepotyzmu, korupcji. Na szczęście Polska jest, oczywiście Polska nie jest idealna, ale jest w jakiejś mierze przykładem kraju, który sobie z korupcją, szczególnie na takim podstawowym poziomie, poradził. Myślę, że jest u nas jeszcze dużo do zrobienia, ale na szczęście nie mieszkamy w kraju, gdzie na przykład za zaliczenie danego egzaminu trzeba zapłacić swojemu profesorowi lub swojemu wykładowcy. Mam dużo znajomych i studentów z krajów Europy Wschodniej, z Białorusi czy z Ukrainy, gdzie takie praktyki są na porządku dziennym, więc powiedzmy, że w jakimś ograniczonym zakresie, ale z tego możemy być jak najbardziej dumni. Bariery kulturowe. Tutaj już pani Janina mówiła właśnie o tych ograniczeniach płciowych i właśnie taką barierą kulturową jest trochę zrozumienie nadrzędnej roli kobiet w gospodarce. Indie przez lata swojego rozwoju nie mogły tak naprawdę osiągnąć wielkiego wzrostu i rozwoju gospodarczego, dlatego że połowa społeczeństwa była tak naprawdę niedoceniana i miała ograniczone możliwości rozwoju. Mówię tutaj oczywiście o kobietach. Kiedy te ograniczenia są systematycznie zmniejszane, widzimy, jak wysokie osiągnięcia może poszczycić się, jakimi wysokimi osiągnięciami może poszczycić się dany kraj. Indie nie są jedynym przykładem. Myślę, że każda kultura patriarchalna, czyli taka, w której to mężczyzna jest uznawany za lidera, jest przez to w jakiś sposób ograniczona gospodarczo. Fajnie, że w Polsce zwraca się na to uwagę. Myślę, że trzeba o tym mówić dużo, dużo więcej. Myślę, że jest jeszcze nie tylko w naszym kraju, ale w innych krajach europejskich taki opór mężczyzn, którzy czują ten tak naprawdę oddech kobiet, które są włączone w te tryby kariery i gospodarki na swoich plecach. I myślę, że to będzie, myślę, że ta zmiana kulturowa będzie na dobre dla nas wszystkich. Także gorąco temu kibicuję.
Jeśli chodzi o geopolitykę, czyli siódmą przyczynę zacofania, to również Polska jest takim przykładem. My geopolitycznie zawsze byliśmy takim trochę przedmurzem tej Europy Centralnej i zawsze byliśmy uwikłani w jakiś taki konflikt polityczno-społeczno-militarny. Szczególnie wtedy, kiedy musieliśmy w ramach zaboru straciliśmy ten swój kraj. No i tutaj już historia współczesna, czyli pierwsza wojna światowa, odzyskanie niepodległości, druga wojna światowa. Zawsze byliśmy trochę między młotem a kowadłem. I to też w jakiś sposób ograniczało nasz rozwój gospodarczy, no bo tak naprawdę kraje Europy Zachodniej dzięki tutaj wielkiemu skokowi po II wojnie światowej mogły się fajnie rozwijać. My zawsze byliśmy cofnięci ze względu właśnie i na tą geopolitykę, ale oczywiście też na wdrażanie błędnych polityk gospodarczych. No i tutaj chciałem zaznaczyć, że oczywiście nie jest tak, że jest jedna przyczyna zacofania danego kraju. Te przyczyny się w jakiś sposób łączą, w jakiś sposób przenikają i w jakiś sposób też wywodzą się jedna z drugiej. No właśnie, tutaj jeszcze uczulam, że to nie jest tak, że jakiś kraj jest bardziej lub mniej, że mieszkańcy jakiegoś kraju są bardziej lub mniej predysponowani do tego, żeby osiągnąć wzrost gospodarczy. Jest wiele, wiele innych przyczyn, a powiedzenie tego, że dany kraj jest kulturowo albo intelektualnie, że mieszkańcy danego kraju są kulturowo albo intelektualnie opóźniony, jest pójściem na wielką łatwiznę, jeśli chodzi o swoją argumentację. Jakość życia. Mówiliśmy tutaj o wskaźniku, jakim jest wzrost PKB. Tutaj wzrost PKB, czyli tego produktu krajowego brutto. Jakość życia jest wyrażana przez kilka czynników, jest taką miarą jakościową. Czyli można ją wyrazić we wskaźniku, ale to nie jest konkretna liczba, która się z czegoś wywodzi. Jakość życia ocenia się przez taki wskaźnik Human Development Index, czyli indeks rozwoju społecznego. Na indeks rozwoju społecznego to jest taka oficjalna miara ONZ-owska, taka oficjalna miara, którą możecie mieć w różnego rodzaju podręcznikach. Największy standard życia jest w takich państwach skandynawskich, w Kanadzie, w Australii, w takich państwach europejskich, wysoko rozwiniętych, państwach globalnego południa. Najniższy wskaźnik jakości życia jest oczywiście w państwach afrykańskich. Tak jak tutaj widzicie na mapce, im bardziej czerwono, tym niższy standard życia, im bardziej niebiesko, tym oczywiście ten standard życia jest wyższy. No i na jakość życia oczywiście zbiera się długie i zdrowe życie, czyli ten wskaźnik średniej długości życia. Wiedza danej społeczności, czyli ilość lat, jaką przewidujemy w danej społeczności czy w danym kraju na edukację, ilość lat zrealizowanej edukacji, jakość tej edukacji. A trzecim takim ostatnim wskaźnikiem jest standard życia mieszkańców wyrażony w dochodzie narodowym brutto. No i myślę, że współcześnie powinniśmy stawiać we wszystkich takich ekonomicznych analizach powinniśmy stawiać większy nacisk na jakość życia, a nie tylko na wzrost gospodarczy. Przejdźmy tutaj do kwestii nierówności. Dlaczego są złe i dlaczego trzeba je, przepraszam, dlaczego trzeba je niwelować? No właśnie, dlaczego nierówności są złe i dlaczego trzeba je niwelować? Po pierwsze, jak tutaj widzicie na tej mapce obok, nierówności
są różnie rozłożone geograficznie, w różnych krajach są różne nierówności. Możemy mówić tutaj oczywiście o takich nierównościach dochodowych. I te nierówności dochodowe mogą mieć wyraz, mogą być relatywne, jeśli chodzi o nierówności pomiędzy krajami, nierówności regionalne. Tutaj takim przykładem jest również Polska. Niektóre obszary Polski mają dużo, są dużo nierówności notujemy większe na innych obszarach Polski, a mniejsze na innych obszarach Polski. Mniejsze nierówności notujemy raczej w centrum państw, w takich miastach jak na przykład Warszawa, a na peryferiach te nierówności są dużo większe. Są też nierówności, jeśli chodzi o kwestie miasta i wsi. Są również nierówności, jeśli chodzi o grupy etniczne. Tutaj Stany Zjednoczone są takim przykładem. Te nierówności, jeśli chodzi o ludność białą, przepraszam bardzo, a czarną, są dużo, są dużo większe. Oraz są też nierówności płciowe między kobietami i mężczyznami. Dlaczego nierówności są złe? Nierówności są złe dlatego, że w pewien sposób ograniczają dostęp, możliwości i równe szanse dużej części społeczeństwa. Kiedy tworzy się środowisko i tworzy się społeczeństwo, w którym nie ma równych szans, z przyczyn na przykład, że nie wszyscy mają pieniądze na dostęp do edukacji, dochodzi do wielu problemów społecznych, między innymi do zamieszek, między innymi do zamieszek, do różnych zamachów politycznych. Przykładem takiego społecznej odpowiedzi na nierówności jest na przykład ruch żółtych kamizelek we Francji, w którym kilka miesięcy temu było bardzo głośno. Nierówności możemy mierzyć takim indeksem Gini. I on jest od 0 do 100 albo od 0 do 1, to zależy w jakiej skali. I im bliżej jedynki, bliżej, przepraszam, im bliżej zera, te nierówności są mniejsze. Czyli w przypadku krajów skandynawskich te nierówności będą bliższe zeru, czyli większość społeczeństwa ma dochód zbliżony do siebie. Nie ma wielkiej dysproporcji, na przykład tak jak w Stanach Zjednoczonych, że 1% społeczeństwa posiada lwią część majątku, lwią część kapitału w stosunku do kolejnego 99% społeczeństwa. Teraz w Stanach mówi się o tym, że już po prostu grupa tak mała jak 0,1% ma lwią część kapitału i lwią część dochodu w Stanach Zjednoczonych. Politycy powinni zajmować się redukcją tych nierówności na każdym poziomie. Myślę, że tutaj można wymienić jeszcze więcej tych poziomów nierówności. Jeśli Państwu się coś przypomni, proszę pisać. Na przykład takim niechlubnym przykładem z Polski jest Warszawa, która ze względu na to, że jest takim ośrodkiem biznesowo-administracyjnym, pochłania wszystkich absolwentów i wszystkich mieszkańców z różnych miast Polski, dlatego te poszczególne miasta się wyludniają. Widzę, że już minęło 45 minut. Chciałbym troszeczkę nadgonić. Więc może skończymy tutaj na nierównościach. Oczywiście odpowiem na wszystkie pytania. No i tymi nierównościami chciałbym zamknąć te kwestie społeczno-gospodarcze i przejść do kwestii środowiskowych. Jakie są najważniejsze problemy współczesne środowiskowe i przed jakimi wyzwaniami stoimy? Myślę, że tutaj w 2019 roku świadomość, jeśli chodzi o problemy środowiskowe, jest coraz wyższa i bardzo dobre.
Jesteśmy gospodarką opartą na węglu, ale musimy od tego węgla odchodzić. Jest dużo fajnych, równie tanich, ale efektywnych środowiskowo alternatyw. No i właśnie, i takim najważniejszym problemem współczesnym jest ta zmiana klimatu, o której zaraz troszkę więcej będę mówił, jest niszczenie bioróżnorodności ekosystemów wodnych i lądowych, czyli przez zanieczyszczenie na przykład rzek, przez zanieczyszczenie jezior, przez zanieczyszczenie pól ze względu na prowadzenie jakiejś działalności gospodarczej. Niszczone są gatunki, niszczone są całe ekosystemy, a zniszczenie ekosystemu może zachwiać większym ekosystemem. Mówimy tutaj o zakwaszeniu oceanów, to też jakoś się wiąże ze zmianą klimatu. Zakwaszenie oceanów widać na przykład, jeśli chodzi o takie odległe zakątki, jak niszczenie raf koralowych koło Australii, trudne słowo. One po prostu wybielają i umierają, te rafy koralowe, więc gospodarka wodna będzie tam niwelowana, turystyka będzie tam niwelowana. Jeśli chodzi o zakwaszenie mórz i takie niszczenie mórz, to ta zatoka naokoło Gdańska jest też takim przykładem. Mamy tam sinicę. Ostatnio rozmawiałem z przedstawicielem ONZ-u w Polsce i mówił mi: Paweł, jeśli nic się nie zmieni, jeśli Bałtyk dalej będzie tak eksploatowany, to będziemy mieli okresy w ciągu roku i to będą okresy wakacyjne, gdzie ze względu na sinicę, to będzie prawdopodobnie sierpień, nie będziemy mogli w ogóle korzystać z Bałtyku. Wylesianie. Polska, kolejny przykład, czyli wylesianie naszej puszczy, ale to też jest niszczenie i wylesianie bioróżnorodności w kraju mi bardzo bliskim, czyli Malezji, Indonezji. To jest niszczenie całych tych dżungli, całych tych lasów deszczowych na rzecz produkcji oleju palmowego. No i zanieczyszczenie powietrza. Mam nadzieję, że nie są Państwo z miast, gdzie ten smog jest największy. Ja mieszkam w Warszawie, często podróżuję do Katowic oraz pochodzę z Wrocławia, czyli to jest takie po prostu trio chyba najgorszych miast, jeśli chodzi o smog w naszym kraju. Myślę, że ten problem smogu w jakiś sposób odbił się na społeczeństwu pozytywnie, ponieważ na problemie smogu widać doskonale ten wzrost aktywności obywatelskiej. Ten wzrost aktywności obywatelskiej. No i tak, przejdźmy do zmiany klimatu. Ja oczywiście nie jestem biologiem, ja oczywiście nie jestem fizykiem, ale jeśli chodzi o te przyczyny zmiany klimatu, to wśród naukowców jest całkowity konsensus. To ludzie i ich działania gospodarcze poszczególnych firm, korzystanie z takich, a nie innych źródeł energii, no i tutaj nie ukrywajmy, z ropy naftowej i węgla, powodują to, że ta zmiana klimatu pogłębia się. Jeśli chcielibyście zmierzyć się z różnymi mitami, których jest wiele, jeśli chodzi o zmianę klimatu, odsyłam na stronę Nauka o klimacie. Może je tutaj napiszę, Nauka o klimacie.pl. To jest świetna strona internetowa, na której fizycy, naukowcy, chemicy zwalczają mity, które narosły, jeśli chodzi o zmianę klimatu. A prawda jest taka, że to człowiek, że to ludzkość odpowiada za zmianę klimatu. Na tym wykresie mamy koncentrację CO2, który wydziela się w trakcie spalania paliw kopalnianych przez tysiące lat. Proszę zobaczyć, tutaj ta czerwona strzałka zaznacza czas dzisiejszy, czyli mamy już powyżej 400 tych cząsteczek CO2 w powietrzu i to jest spowodowane działalnością człowieka.
Wraz z rewolucją przemysłową pod koniec XVIII wieku, wraz z rozwojem maszyny parowej i tak dalej, ta produkcja CO2 rosła gwałtownie i to wszystko skutkuje zmianą klimatu. No właśnie, jakie są skutki zmiany klimatu? O skutkach możemy mówić oczywiście lokalnych i globalnych, środowiskowych, społecznych i politycznych i gospodarczych. Chciałbym podać taki bardzo drastyczny przykład, jak zmiana klimatu i kwestie środowiskowe wpłynęły tutaj na społeczeństwo, politykę tak naprawdę globalnie. W poprzedniej dekadzie w Syrii byliśmy świadkami ogromnej suszy. Susza ta spowodowana była między innymi zmianami klimatu. Ludzie, którzy dotknięci byli przez ogromną suszę, byli to najczęściej rolnicy syryjscy i ludzie, którzy mieszkali na terenach wiejskich, musieli ze względu na głód i brak dostępu do pożywienia przenieść się do miast. W miastach setki tych mniej wykształconych, niedostosowanych oczywiście nie ze swoich przyczyn do życia w miastach, byli bezrobotni i tworzyły się wielkie niepokoje społeczne. Te wielkie niepokoje społeczne zaowocowały rewolucją w Syrii oraz w konsekwencji tą sytuacją, którą mamy w tym kraju dzisiaj. Więc skutki zmiany klimatu, skutki zmiany klimatu mogą przenieść się na nasze życie społeczne i gospodarcze tak bardzo wprost. Te wszystkie huragany, które występują w Stanach Zjednoczonych, też w jakiś sposób są związane ze zmianą klimatu. Myślę, że Polska również nie jest odporna na zmiany klimatu. Na przykład województwo łódzkie ma duże problemy, jeśli chodzi o dostęp do wody. To oprócz zmiany klimatu jest również jeden z największych problemów środowiskowych i gospodarczych naszego kraju. Więc pamiętajmy o tym, że zmiana klimatu niesie ze sobą wiele katastrof naturalnych, jak susze, powodzie, co w konsekwencji przekłada się na zmiany społeczne, polityczne i gospodarcze. Jak przeciwdziałać zmianom klimatu? No właśnie, niedawno powstał taki raport IPCC, może o tym słyszeliście, to jest raport takiej komórki ONZ-owskiej, która mówi o tym, że jeśli w ciągu 12 lat nie zatrzymamy tego, co dzieje się dzisiaj na świecie, jeśli chodzi o zmianę klimatu, to skutki będą nieodwracalne. Jakie działania należy podjąć? Na przykład w przypadku tych działań globalnych możemy zająć się realizacją celów zrównoważonego rozwoju przez kraje ONZ, czyli między innymi Polskę. Wszystkie działania, jeśli chodzi o ograniczenie tej energii z paliw tak zwanych brudnych, też muszą zadziać się globalnie. Jak możemy działać lokalnie? Możemy działać lokalnie, wymuszając na politykach walkę ze smogiem, ale prawdziwą walkę ze smogiem. Możemy promować energię odnawialną w swoich lokalnych społecznościach. Teraz zbliżają, również w Polsce, zbliżają się wybory. Zadawajmy politykom pytania, jak mają zamiar działać, przeciwdziałać zmianom klimatu. Myślę, że Parlament Europejski jest świetnym miejscem do tego, żeby móc się wykazać. Nawet jeśli taki polityk często nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważny jest to problem, kiedy usłyszy pierwsze pytanie, kiedy usłyszy drugie pytanie i kolejne na swoich spotkaniach w trakcie kampanii wyborczej, będzie wiedział, że wyborcy tego potrzebują, i będzie wiedział o tym, żeby swoje działania na tym skoncentrować. Jeśli chodzi o działania indywidualne, ja sam działam indywidualnie i wy też możecie.
Redukcja używania plastiku. Proszę, nalewam sobie zwykłą wodę z kranu, którą można pić. I tutaj mam taką butelkę wielorazowego użytku. Nie jem mięsa, a byłem osobą, która systematycznie jadła burgera za burgerem i ta moja dieta była bardzo, bardzo postawiona na mięsie. Oprócz tego, że działam indywidualnie dobrze dla środowiska, to też czuję się znacznie lepiej. Ta dieta bardzo, bardzo mi służy, ale nie musicie zostawać weganami. Po prostu zredukujcie jeden dzień w tygodniu mięso, dwa dni w tygodniu. Naprawdę ta dieta wegetariańska, ta dieta wegańska jest bardzo ciekawa i możecie zupełnie spokojnie redukować mięso. Jazda komunikacją miejską. Ja sam nie mam auta. Poruszam się pociągami najczęściej, rezygnuję z poruszania się samolotami jak tylko mogę, jazdę komunikacją zbiorową. Myślę, że tutaj miasta, myślę, że tutaj lokalni działacze też powinni zwracać uwagę na to, żeby ten zbiorkom, czyli komunikacja miejska była jak najlepsza, żeby ludzie mogli rezygnować z korzystania z aut. Tych przykładów, jak przeciwdziałać zmianom klimatu, jest wiele. Możemy tutaj włączać się w te działania tak naprawdę na każdym polu i te działania zarówno lokalne, jak i globalne mają taki sam wymiar. No właśnie, jeśli chodzi o te cele zrównoważonego rozwoju, to właśnie chciałbym przejść już do tej ostatniej, do tego ostatniego aktu mojej prezentacji. Cele zrównoważonego rozwoju, o których za chwilę będę mówił, wyznaczone są na lata 2015-2030. Cele zrównoważonego rozwoju poprzedzone były przez cele milenijne cele rozwoju. Wyznaczone były one na lata 2000-2015, przepraszam. ONZ i kraje, które należą do ONZ-u, czyli to jest ponad 190 państw, założyło sobie takich 8 najważniejszych celów, które chcą zrealizować na początku tego milenium. Było to wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu, zapewnienie powszechnej edukacji na poziomie podstawowym, promowanie równości płci i społecznego awansu kobiet, ograniczenie umieralności dzieci, poprawienie opieki zdrowotnej nad matkami, ograniczenie rozpowszechniania się różnych chorób, zapewnienie ochrony środowisku i stworzenie takiego globalnego partnerstwa na rzecz realizacji tych celów. No i tak, 2015 rok oczywiście już minął i te cele naprawdę efektywnie zostały zrealizowane. Tutaj wydawać wam się może, że one dotyczą trochę tych krajów rozwijających się, ale to nie jest prawda. No i jeśli przejrzelibyśmy wyniki realizacji tych celów, no to na przykład ekstremalne ubóstwo, jak tutaj widzicie, zostało zredukowane w stosunku 25 lat z 47% do 14%, czyli znaczna redukcja. Dostęp do wody pitnej również jest coraz większy na świecie. Jeśli chodzi o takie kwestie środowiskowe, to udało się zredukować dziurę ozonową o 98%. To jest niezwykłe osiągnięcie ludzkości. Prawdopodobnie ze względu na to, że jesteście młodsi, nie pamiętacie już tej kwestii, którą była dziura ozonowa, po prostu ze względu na to, że używaliśmy dużej ilości sprayów nad kulą ziemską, tworzyła się taka powłoka ozonowa i trzeba było temu przeciwdziałać, ponieważ promienie słoneczne powoli by nas zabijały. Dzięki realizacji milenijnych celów rozwojowych udało się wysłać do szkoły więcej dzieci, szczególnie na ten poziom edukacji podstawowej. Zmniejszono umieralność noworodków oraz postawiono na coraz większe zaszczepianie się globalnie. No właśnie tutaj jeszcze wspomnę, że mamy ten ruch antyszczepionkowy, który tak naprawdę przeciwdziała temu, co udało się osiągnąć i mam nadzieję, że ludzie jednak będą
coraz bardziej racjonalnie patrzy na ten ruch antyszczepionkowy i nie będą się dawali omotywać takim antynaukowym tezom. No i tutaj wiele przykładów można powiedzieć, jeśli chodzi o realizację tych milenijnych celów rozwoju. Przejdźmy więc do realizacji tych celów zrównoważonego rozwoju do 2018, do 2030 roku. Tutaj mam wymienione te cele, wszystkie, w takiej bardzo graficznie ładnej oprawie. Czyli mamy tutaj te 17 celów: koniec z ubóstwem, zero głodu, dobre życie i jakość, dobre zdrowie i jakość życia, dobra edukacja, równość płci, czysta woda, czysta i dostępna energia, wzrost gospodarczy i godna praca, innowacyjność, mniej równości, zrównoważone miasta i zielone miasta, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, działania w dziedzinie klimatu, życie pod wodą, życie na lądzie, czyli tutaj koncentracja na tym, żeby nie niszczyć tej bioróżnorodności, pokój i sprawiedliwość i silne, działające efektywnie instytucje oraz na końcu to partnerstwo na rzecz celów. No i tak, cele te zostały stworzone w 2015 roku przez ONZ, czyli Organizację Narodów Zjednoczonych, jako właśnie kontynuację, jako rozszerzenie tych milenijnych celów rozwoju. Samych celów jest 17, one są takim natchnieniem dla różnych działaczy, dla firm, dla rządów, żeby koncentrować się na wdrażaniu tych polityk zrównoważonego rozwoju. Są one bardzo szerokie, tak jak wymieniłem. Mówimy tutaj o ubóstwie, edukacji, kwestiach klimatycznych, nierówności, mówi się wiele o środowisku. Są krytykowane za mnogość, bo tych poszczególnych i pomniejszych celów jest aż 169, ale tak naprawdę są takim natchnieniem do tego, jak szkoły, jak firmy mogą działać w zakresie tego zrównoważonego rozwoju. Niektóre z nich się wzajemnie wykluczają, dlatego tutaj do decydentów i do Was samych jest podjęcie decyzji, w którą stronę lepiej iść. Czy na przykład postawić na wzrost PKB, czyli na ten wzrost produkcyjności, o którym wcześniej mówiłem, czy może ważniejsze są cele ekologiczne. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy więcej mówić o celach ekologicznych, szczególnie tych dotyczących nas samych, szczególnie w tych gospodarkach już rozwiniętych. No właśnie. Jeśli udałoby się zrealizować te cele, jeśli poszlibyśmy w tą stronę, o których mówią te różne agencje klimatyczne, o których mówią ekolodzy, o których mówią ekonomiści rozwoju, o których mówią twórcy nowych zielonych technologii, to tak naprawdę te możliwości nowej gospodarki, szczególnie w Polsce, są bardzo szerokie. Zrównoważony rozwój, tak jak tutaj piszę, oraz walka z globalnym ociepleniem, ze zmianą klimatu, to nie tylko wyrzeczenia. To nie tylko to, że przestaniemy korzystać z aut, to nie tylko to, że przestaniemy korzystać z podróży samolotem, to nie tylko to, że nie będziemy jeść mięsa i zredukujemy liczbę krów i przerzucimy się na tą dietę warzywną, co jest naprawdę bardzo ważne, ale to również energia solarna. Przepraszam, tutaj kamerka mi się ruszyła. To również energia solarna. Proszę pomyśleć, że Polska mogłaby być wielkim potentatem, jeśli chodzi o tworzenie paneli słonecznych, o tworzenie różnych pojazdów elektromobilnych, stworzenie większej i lepszej jakości miejsc pracy. Górnicy nie muszą być deweloperami IT, ale już muszą specjalizować się w tym, żeby tworzyć, łączyć ze sobą, łączyć do trakcji panele słoneczne. Przecież górnictwo, jak często mówię, to nie tylko takie solidne wydobycie węgla spod ziemi, ale też wielu, wielu elektryków, wielu specjalistów, którzy w tej nowej gospodarce świetnie by się odnaleźli. Mamy już wiele firm, na przykład Solaris, które sprzedaje swoje autobusy,
swoje autobusy za granicę. Jeśli pamiętalibyśmy o tym, jeśli te firmy miałyby wsparcie państwa, możemy mówić o Polsce jako o potentacie nowych technologii i wielkim rozwoju gospodarczym naszego państwa, tak? Nowa gospodarka, nowa zielona gospodarka to również zielone miasta. To miasta pozbawione kopciuchów, to miasta pozbawione smogu, to miasta, gdzie każda spółdzielnia ma swoje panele słoneczne na dachach, gdzie jest bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura komunikacyjna, tak, że bez względu na to, gdzie pracujesz, bez względu na to, kim jesteś, wolisz wybrać komunikację miejską. Tak jest na przykład w Wiedniu, tak jest w niektórych państwach skandynawskich, tak jest w Kanadzie, gdzie wjazd do miast samochodem jest już zakazany, gdzie wjazd do miast samochodem jest już tak drogi, ale komunikacja zbiorowa jest tak efektywna, że kimkolwiek byś nie był, wolisz wybierać komunikację zbiorową. Jest wiele, wiele innych przykładów tej nowej gospodarki. Wrzucajcie tutaj na czat, jak najbardziej chętnie usłyszę wasze pomysły i ta gospodarka, pamiętajcie, to nie tylko wyrzeczenie, ale to nowa jakość życia. To nowa Polska, która z tego górnictwa, w którym zatrudnionych jest 80 tysięcy osób, może przejść do nowego przemysłu 4.0 postawionego na wysokich technologiach, na energii odnawialnej, która będzie super działać i mam nadzieję, że tak naprawdę nie prześpimy tego momentu transformacji gospodarczej na nową technologię, na zieloną technologię, ponieważ wtedy będziemy tak naprawdę w tyle, jeśli chodzi o ten miks energetyczny i kiedy tak naprawdę co roku pobieranie energii z węgla, pobieranie energii z ropy naftowej będzie coraz droższe, to nasze firmy będą upadać. Już dzisiaj, pamiętacie, w poprzednim roku w zimie już mówiło się o tym, jak ceny prądu będą szły do góry. To wiązało się wyłącznie z tym, że nasz miks energetyczny, czyli to, z jakich źródeł energetycznych korzystamy, jest głównie oparty na ropie naftowej i na węglu. Więc musimy o tym pamiętać i nasza gospodarka musi być oparta na źródłach energii odnawialnej. Tak, jak najbardziej więcej innowacji, bo zielona energia to więcej innowacji. Przesył przez panele słoneczne, bo myślę, że tutaj energia solarna jest najważniejsza i jest najbardziej dostępna i jest super demokratyczna, bo każda spółdzielnia, każdy mieszkaniec może sam sobie tą energię wydobyć i nie musi się patrzeć na dostarczycieli prądu takich, powiedzmy, globalnych, państwowych. Proszę sobie wyobrazić teraz sytuację, w której Polska nie musi liczyć na jakiekolwiek dostępy dostawy gazu czy ropy naftowej z Rosji, tylko sama może sobie tą energię wyprodukować. Proszę pomyśleć, oparcie na zasobach krajowych. Proszę pomyśleć, w jakiej sytuacji to stawia Polskę tak naprawdę, kiedy jesteśmy samowystarczalni energetycznie. Kiedy jesteśmy samowystarczalni energetycznie, a zasoby mamy. Jest też taki mit, że energia solarna w Polsce by się nie przyjęła, bo u nas jest ciemno i u nas jest długa zima. To nie jest prawda. Panele słoneczne są teraz tak efektywne, że wystarczy, że działają już przy zachmurzonym niebie. Naprawdę, tutaj innowacje mogą zdziałać furorę. Bałtyk możemy świetnie wykorzystać na tworzenie ferm wiatrowych i teraz to się dzieje, więc to są nasze zasoby. Fermy wiatrowe na Bałtyku to jest to, na czym powinniśmy postawić i proszę sobie wyobrazić firmę, która będzie tworzyła wiatraki na nasze potrzeby, a dzięki wsparciu państwa by mogła się rozwijać na rynkach zagranicznych. Widzę samochody na prąd, jak najbardziej. Myślę, że elektromobilność będzie coraz bardziej popularna.
Nieskromnie powiem, że ING już też wchodzi w ten temat. Panele się zużywają. Co z ich utylizacją? Chiny już widzą ten problem. To prawda. Trzeba się nad tym zastanowić. Tutaj też jest odpowiedź innowacji, ale moim zdaniem mylne jest takie trochę myślenie, że panele słoneczne zużywają się i to jest jakiś problem. To jest oczywiście problem, któremu trzeba przeciwdziałać, na przykład naprawą tych paneli, ale pamiętajmy, jaki jest koszt alternatywny. Kosztem alternatywnym jest cały czas ten smog, kosztem alternatywnym jest korzystanie z węgla, korzystanie z ropy naftowej i zanieczyszczenie panelami słonecznymi jest dużo mniejsze niż to zanieczyszczenie energią nieodnawialną. Myślę, że te panele słoneczne są coraz bardziej efektywne, ich jakość jest coraz wyższa i oczywiście ich utylizację trzeba jakoś zorganizować. Zgadzam się w 100%. Jest to pewien problem, z którym trzeba się jak najbardziej zmierzyć. Tutaj też, jeśli chodzi o innowacyjne firmy, jak można by było i co można tworzyć z paneli słonecznych, które się zużyją? Myślę, że rynek szybko znajdzie odpowiedź na to pytanie. No właśnie. Zaraz jeszcze przejdę do tych firm, to będzie nasz ostatni slajd, ale jak szkoła może włączyć się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju? Pamiętajmy, że szkoła, jej nauczyciele i uczniowie mają wiele możliwości włączenia się w działania. To jest promowanie, to jest mówienie o tym, że mamy ten problem, że stoimy przed wielkim, nie chciałbym używać tak mocnych słów, ale naprawdę katastrofą naturalną, globalną katastrofą naturalną. No i tak, to jest edukacja i promowanie postaw ekologicznych. Proszę pisać na czacie, jeśli macie więcej pomysłów. Państwo są edukatorami, państwo są uczniami, więc na pewno tych pomysłów macie więcej. To jest tworzenie i oszczędność energii. Może ktoś jest ze szkoły w Markach, która jest taka super energooszczędna. Proszę się do mnie zgłosić. Chętnie posłucham, jak to wygląda w waszej szkole, bo ona jest takim typowym przykładem, o której mi dużo mówiono, że ta szkoła jest energetycznie, tak naprawdę energetycznie już tak wydajna, że nie musi pobierać praktycznie żadnej energii, albo tej energii nie będzie pobierać już do jakiegoś czasu. Więc tworzenie takiej infrastruktury i oszczędność energii, oszczędność wody, to jest to, czego szkoła jako instytucja powinna uczyć i o czym powinna pamiętać. To jest recykling, jak najbardziej. Na to też powinna szkoła dać, kłaść nacisk, ale też współpraca z lokalną społecznością. Pamiętajmy, tak jak mówiłem, te cele zrównoważonego rozwoju to nie tylko kwestie takie typowo środowiskowe, czyli ta praca w tej takiej gospodarce ekologicznej, w takiej gospodarce pełnej recyklingu. O, bardzo dobry przykład, ten młodzieżowy strajk klimatyczny. W 100% popieram. Więc ta właśnie współpraca z lokalną społecznością to też taki trochę tego wyraz młodzieżowego strajku klimatycznego. Żyjemy trochę w takim społeczeństwie tego korpo kapitalizmu, że każdy jest indywidualistą. Myślę, że trochę powinniśmy postawić na współpracę lokalną. Słyszałem o takim świetnym evencie, że dzieci z domu dziecka współpracują z osobami, które są w domu seniora. Myślę, że to jest świetne i tych współprac z lokalną społecznością może być jeszcze więcej. Jeśli chodzi o ten młodzieżowy strajk klimatyczny, fajnie, że rośnie świadomość, super, mam nadzieję, że to fajnie wypali w Polsce, bo Polska tym węglem stoi. I to Polska potrzebuje tej transformacji dużo bardziej niż inne kraje europejskie. O tej utylizacji to proszę zostawić maila, ja chętnie zajrzę do jakichś źródeł i odpowiem na to pytanie, jeśli oczywiście pani Janina sobie życzy.
No właśnie, tutaj już pod koniec mojej prezentacji chciałbym też powiedzieć, jak firmy mogą włączyć w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, bo z tego, co udało mi się dowiedzieć, właśnie wy w tworzenie takich firm jesteście zaangażowani. No właśnie. Nasza szkoła promuje też zdrowy tryb życia. Świetnie. Tyle mówiło się o tym, że to śmieszne, że zakazuje się słodyczy i jagodzianek czy tam bułek słodkich w szkołach. To nie jest nic śmiesznego. To jest bardzo dobry krok moim zdaniem, ponieważ może i torebek plastikowych w szkole. Oczywiście. Ja sam korzystam już tylko z torebek wielokrotnego użytku. Tak jak mówię, mam tutaj butelkę wielokrotnego użytku. To jest ważne. I pamiętajcie o tym, że rozumiem, że wy już jesteście w liceum, ale pamiętajcie o tym, że te postawy takie życiowe kształtują się właśnie w szkole. Jeśli ze szkoły wyniesiecie to, bo w szkole tak naprawdę spędzacie większość swojego czasu, nauczycie się tego, że trzeba być ekologicznym, czy trzeba pamiętać o tym, żeby plastik segregować, ale że trzeba pamiętać o tym, żeby tego plastiku jak najmniej zużywać. Naprawdę. Człowiek musi sobie wreszcie zdać sprawę, szczególnie w tak rozwiniętym kraju jak Polska, ile z tego plastiku korzysta. I później ten plastik ląduje w oceanach. Polska jest takim negatywnym przykładem kraju, który przez słabość swoich instytucji i przez słabość kontroli nielegalnie skupuje śmieci z różnych państw świata. Ostatnio były w mediach przykłady tych różnych takich nielegalnych śmieci. To właśnie były te nielegalne wysypiska. No i tak, i przejdę może teraz do firmy i później chętnie z Państwem podyskutujemy. No właśnie, jak firma może się włączyć w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju? Oj, Boże, tutaj Państwo mieli okazję widzieć moje biuro. No tak, to jest zasadnicze, jeśli chodzi o konkurencyjność danej firmy, bo to, że CSR-owo, czyli takie corporate social responsibility będzie się wdrażać w własnej firmie, to jest jedna kwestia, ale jeśli chodzi o taki typowy model biznesowy, to wybór energii odnawialnej, postawienie na taką energię, na efektywność energetyczną, na edukację wśród pracowników, na wdrożenie się w gospodarkę obiegu okrężnego, czyli że materiały, z których będziecie korzystać, są wysokiej jakości i są wydajne, to polepszy wasz model biznesowy, to polepszy wartość waszej firmy. Jeśli już teraz będzie wasza działalność opierać się na energii odnawialnej, to tak naprawdę zostawicie w tyle konkurencję. Koszty, które włożycie w swoją działalność, szybko się zwrócą. I ta konkurencja będzie musiała zamykać biznes, ponieważ będzie energetycznie niewydajna i koszty stałe i koszty zmienne po prostu szybko będą burzyły ich business case. Pamiętajcie, że firma też może wspierać lokalne wspólnoty i tutaj też taka opcja marketingowa, ale to też pozyskiwanie nowych klientów. Polacy są coraz bardziej majętni i coraz bardziej korzystają z marek, które tutaj ta marka korzysta na przykład z papierowych opakowań. Tutaj ta marka nie tworzy tego plastiku. Ja dzisiaj nie wiem, czy mogę reklamować, ale dzisiaj zamówiłem kosmetyki, właśnie do mnie przyszły. Tutaj z kolegami zamówiliśmy kosmetyki, mydła. Bardzo ładnie pachnie tak swoją drogą. Z firmy, która tylko działa w ramach tego fair trade, w ramach nietworzenia tych setek, tego plastiku. Więc to jest ważne, jeśli chodzi po pierwsze o tą odnogę marketingową, o której mówiłem, ale też o taki czysty business case, konkurencyjność firmy. Jeśli macie jakieś pytanie, to chętnie przedyskutuję. Minęła godzina 18, czyli teoretycznie mamy jeszcze 12 minut. Piszcie swoje pytania. Na tym zamykam tak naprawdę swoją prelekcję. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Was zaciekawiło. Pamiętajcie, że o tym, o czym dzisiaj mówiłem, mówię przez 30 minut przed studentami. Więc jeśli trochę było to dla Was takie abstrakcyjne i trochę nudne, to przepraszam bardzo.
Zostawiam tutaj mail do siebie. Możecie pisać na mail albo naukowy, powiedzmy taki stricte, czyli tutaj Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, albo ten taki mój mail biznesowy. Zachęcam Was do współpracy. ING angażuje się w różne inicjatywy, także jeśli macie jakieś pomysły, jeśli chcielibyście coś przedyskutować, jestem naprawdę chętny i do Waszej dyspozycji. Tutaj pani Marlena pisze, że nasza szkoła nawiązała współpracę z Sanepidem i wczoraj, świetne, i wczoraj odbyła się prelekcja na temat zdrowego trybu życia. Świetny pomysł, jak najwięcej takich właśnie współpracy tutaj z lokalnymi instytucjami. Tutaj ktoś jeszcze pisał. Państwo, ja nie wiem, czy Państwo widzą te pytania, które tutaj spływają. Prawdopodobnie nie. Dobra, tutaj postaram się oznaczyć jako pytania. Właśnie redukcja plastikowych butelek. Okej, widzimy wszyscy. Ale co my zrobimy, jak dorośli nie słuchają? No właśnie, to jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Ja jako taki trochę promotor z jednej strony tych źródeł energii, z drugiej strony tego dobrego stylu życia, bezmięsnego, komunikacją miejską, też czasem mam takie chwile zawahania. No kurczę, ci ludzie nie słuchają i ci ludzie cały czas idą w zaparte. I często zdarza się to na przykład w naszym kraju u osób, które powinny być bardzo światłem. Myślę, że tutaj pamiętajcie, że możecie wpływać na swoich rodziców. Na przykład moja mama została wegetarianką tylko dlatego, że ja zostałem. Możecie wpływać tutaj na swoich rodziców. Możecie wpływać też na ich głosy. Myślę, że tutaj taka edukacja z waszej strony, nie taka agresywna, ale posłuchaj tato, posłuchaj mamo, to jest ważne i powinniśmy koncentrować się na ludziach, którzy zwracają uwagę na to, że ten zrównoważony rozwój jest ważny i że te ekologiczne polityki są ważne. I taki wpływ możecie wywierać. Uzbrójcie się w argumenty. Ta nauka o klimacie jest naprawdę bardzo fajnym portalem, do którego odsyłam. Oni tam wprost walczą z różnego rodzaju mitami, więc jeśli będziecie mieli argumenty, to ten lobbying tego, to ten lobbying kopalniany, który u nas jest w Polsce silny, będzie malał. Ale pamiętajcie o tym, że głosujecie też swoimi portfelami, że reklamy często skoncentrowane są na was, po prostu wprost. Jesteście jako człowiek, który tworzy produkty bankowe, jesteście dla nas bardzo ważnym klientem, bo wiemy, że jeśli was przyzwyczajimy do naszych produktów, że jeśli fajnie nasz produkt będzie skoncentrowany na was jako naszym kliencie, to wy będziecie korzystać z tego produktu. Więc jeśli kupujecie coś, bierzcie pod uwagę to, w jaki sposób jest ten produkt zapakowany, z czego jest wytworzony. Może opłaca się na przykład poczekać chwilę i zamiast dwóch par spodni słabej jakości kupić jedną parę spodni lepszej jakości, gdzie wiecie, że wytwarzana jest w fabrykach, gdzie pracownicy są dobrze wynagradzani. Także głosujecie i swoim głosem, i swoim portfelem, i portfelem waszych rodziców, ale stańcie się aktywistami prospołecznymi, proekologicznymi, jeśli tak mogę się wyrazić. Jeśli gorąco was do tego zachęcam. Pamiętajcie, że wszystkie ruchy społeczne, o których mówimy w mediach, zaczęły się tak naprawdę od studentów, od uczniów. Mówimy tutaj o tym międzynarodowym strajku klimatycznym. To jest to, w co możecie się zaangażować. Wszystkie takie ruchy antyrasistowskie w Stanach Zjednoczonych, kto to rozpoczął? Oczywiście studenci. U nas w Polsce też w latach 80. to studenci, robotnicy wspólnie walczyli, więc macie tutaj wiele pole,
pole do popisu, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, jest od groma i działają w każdym mieście, w każdej wsi. Sami możecie się stać liderami takiej zmiany. I myślę, że działacze tej organizacji pozarządowych chętnie wam pomogą. Znajdziecie pełno adresów i co najważniejsze, działając społecznie, będziecie mogli rozwinąć swoje kompetencje i będziecie mogli rozwinąć się w tych działkach, które wam pasują. Na przykład ja też jestem działaczem wielu organizacji pozarządowych i zacząłem działać już w liceum. Wiem, że dzięki tym działaniom takim w tym trzecim sektorze, czyli w organizacjach pozarządowych, ja mogłem rozwinąć tak swoje kompetencje i później przyjść do swojego pierwszego pracodawcy, przyjść na studia i powiedzieć, ja już to robiłem, znam się na tym i to jest naprawdę bardzo cenne. Więc pomyślcie tutaj o tym, że możecie wpływać działając, co jest super i czym będziecie się mogli pochwalić wszystkim oraz będziecie mogli rozwijać swoją samych siebie. Więc to jest cenne i do tego was gorąco zachęcam. Jeszcze jakieś pytania? Nie wiem, czy czekać. Może jeszcze jakieś sugestie dla mnie. Jeśli coś się wam przypomni albo o czym chcielibyście porozmawiać, zapraszam tutaj do wysyłki mail. Jestem naprawdę otwarty. Jeśli nikt nie ma pytań, to możemy kończyć faktycznie. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że coś wyniesiecie z tego krótkiego webinaru. Mam nadzieję, że to was trochę natchnie do pogłębienia wiedzy. Jestem tutaj otwarty na wszelkie pytania i dziękuję bardzo.